Mamy skompletowany skład, który przystąpi już 1 października do walki o ligowe punkty, mówi prezes KS Częstochowianki Alina Zagozda-Dobrzańska. Wprawdzie nie chcę jeszcze zdradzić konkretnych nazwisk, ale obiecuję, wszystko mamy pod kontrolą. Budowanie składu zaczęło się już dość wcześnie, między innymi już taki luty, marzec, kiedy wstępnie rozmawialiśmy też z przyszłymi sponsorami. Budowaliśmy mocny skład, był to skład szyty przez trenerów. Uważam, że jest on na pewno mocniejszy niż w poprzednim sezonie, a jak się sprawdzi, no to zobaczymy już niebawem. Cel taki sam jak na każdy sezon, to wygrywać i zdobywać punkty, mówi Zagozda-Dobrzańska. A jeśli wszystko będzie się układało dobrze, to jest szansa, że drużyna ponownie stanie do walki jak najwyższe cele w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet. Wsparciem w tej sportowej batalii będzie na pewno sponsor tytularny, Marka Sorella, której właściciel postanowił nadal wspierać klub, a ten cały czas prowadzi rozmowy z innymi darczyńcami. Jesteśmy cały czas w trakcie rozmów, sezon jest długi, bo jest też 14 drużyn w tym roku, playoffy 1-8, więc też tych rozgrywek będzie sporo, więc wszystko się może zdarzyć. Zacznijmy, rozmawiajmy i się wszystko okaże, jestem dobrej myśli. To był u nas zawsze cel, żeby dążyć do tego z naszymi działaniami, naszym rozwojem całego klubu, aby w końcu ten upragniony awans do Tauroligi osiągnąć, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne, chociażby dlatego, że widzimy, że rozwój piłki siatkowej kobiet, przynajmniej u nas też w klubie i w innych miastach i regionach, jak gdyby rozwija się. Jest coraz więcej dziewczynek i bardzo zdolnych dziewczynek, bo to trzeba podkreślić, coraz więcej bardzo zdolnych dziewczynek, które chcą grać w siatkówkę, jest i trzeba dać im szansę, żeby mogły widzieć ten cel, czy też rozgrywki w Tauroligi.